Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym tutaj poruszyć problem dopuszczalnej wady wzroku na kategorię prawa jazdy zawodowego, czyli C, E do C i D. No, oczywiście oparte jest, jak w każdym innym moim przypadku, na zapytaniu internauty, który chciałby konkretnej odpowiedzi, podając tylko tak zwaną ilość dioptrii, prawdopodobnie wziętą z recepty okularowej. I zacytuję tutaj list naszego internauty, 16-letniego internauty. Witam, mam dopiero 16 lat i za 2 lata będę zdawał na prawo jazdy kategorii B, a potem chciałbym zdać na C i E do C. Mam wadę wzroku, lewe oko minus 5,5, prawe oko minus 6. I moje pytanie, czy ta wada wzroku nie zdyskwalifikuje mnie do zrobienia prawa jazdy zawodowego? No cóż, odpowiadając na to pytanie, oprę się tutaj na najnowszym rozporządzeniu ministra zdrowia, gdzie czytamy, że kierowca zawodowy czy kandydat poza wadą wzroku z dopuszczalną korekcją w granicach plus minus 8 dioptrii, pamiętamy, że tam było około 6 dioptrii, powinien mieć właściwą ostrość wzroku po tej korekcji, czyli sprawdzana jest dopiero ostrość wzroku po korekcji okularami lub szkłami kontaktowymi i ta ostrość wzroku po korekcji, czyli oka lepiej widzącego, powinna być nie mniej niż 0,8 na tablicach Snellena, natomiast oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5. No niestety są to terminy trochę medyczne. Ponadto badany musi spełniać normy dotyczące rozpoznawania barw, no czyli musi rozpoznać, że to jest zielone, to jest zielone, to jest powiedzmy żółte i tak dalej, i czerwone, prawda? Czyli rozpoznawania barw, prawidłowego pola widzenia, prawidłowe pole widzenia, widzenie stereoskopowe, a także widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie. Także no niestety początkowy opis naszego internauty jest taki tutaj dla mnie zbyt skromny, aby się wypowiedzieć, czy ta wada wzroku, która jest niestety dosyć spora i może się jeszcze zmienić w ciągu kilku lat, kwalifikuje go czy nie do tego prawa jazdy. No ale jakie jest rozwiązanie tego problemu? No ja na miejscu internauty poszedłbym po prostu do okulisty na badanie w tym kierunku. No zbadał wszystkie parametry niezbędne dla prawidłowej oceny narządu wzroku kandydata na kierowcę zawodowego. Wziął od lekarza okulisty pisemną opinię, no i po prostu wszystko bym już wiedział. Natomiast wszystkich innych, którzy również mają podobny problem z przejściem badań okulistycznych na kategorię zawodową prawa jazdy, zapraszam oczywiście do komentarza na moim blogu Badanie na prawo jazdy wrocław.com. Jest tam również, można zasubskrybować newsletter opisujący podobne przypadki. Natomiast jeżeli masz cokolwiek ciekawego do powiedzenia tutaj, możesz pozostawić komentarz na kanale YouTube. Także bye bye, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Zapraszam serdecznie do komentarzy na temat dopuszczalnej wady wzroku u kierowców zawodowych.